powiedzcie mi, w dotychczasowych mistrzostwach świata, które demokratyczne, powtarzam, demokratyczne państwo uhonorowało piłkarzy pieniędzmi, żadne. Piłkarzy się honoruje złotymi medalami, jakimiś tam krzyżami komandorskimi, nadaje się ulice. Pieniądze tak, damy wam pieniądze, 30 milionów, ja bym wytargował 100 milionów na budowę, powiedzmy, centrum sportowego reprezentacji, żeby te reprezentacje od U tam 12 do U50 miały gdzie być i miały gdzie trenować. Ewentualnie też bym wytargował 100 milionów na siedzibę związku, która będzie przy Stadionie Narodowym, a nie będą wypożyczane.